Hello guys, witam cieplutko, Zeb Bach z tej strony. Słuchajcie, chciałem friendly remind, że to jest kanał muzyczny, a nie kanał miłośników samochodów Ferrari. Okay, żeby ta sprawa była, dobrze rozumieliśmy się. Słuchajcie, dzisiaj mamy bardzo, bardzo taki szybki lik, ale bardzo prosty w graniu, więc słuchajcie, ja mam tempo 200 bpm, to jest dość szybko, jazz jest, prawda, 180, ponad 200 bpm, jest bardzo mało utworów już, to 200 uderzeń na minutę, to 1, 2, 3, 4, prawda, więc to jest, możemy to grać szybko, bardzo szybko, możemy grać troszeczkę wolniej. Ja tu grałem tak na takim typie, na przy 200 bpm, prawda? Ale granie jest bardzo proste, wiecie, więc nie powinniśmy mieć problemów, żeby to ograć te liki. Zaczynamy od pustej strony szóstej, wiecie? Zawsze zaczynamy od pustej szóstej, jeden wyjątek będzie, od pustej piątej i od pustej szóstej. Pusta szósta, próg czwarty na szóstej. Próg drugi na piątej, próg czwarty na piątej, próg drugi na czwartej i wracamy. Czyli czwarty na piątej, drugi na piątej i czwarty na szóstej. Czyli drugi, czwarty wyżej, drugi, czwarty, drugi, czwarty. Mało tu trzeba, prawda, się gimnastykować. Wszystko mamy pod palcem. Jeszcze raz może sobie powolutku zobaczmy. Pusta, czwarty. Prawda? Jak tak zagraliśmy, potem idziemy strunę wyżej, na następne piętro gitary, prawda? Zaczynamy od pustej piątej i powtarzamy ten sam układ dokładnie. To samo opalcowanie gramy. Więc może zobaczmy sobie, będzie pusta, czwarty, drugi próg na czwartej, czwarty próg na czwartej, drugi próg na trzeciej i wracamy. Czyli czwarty, drugi na czwartej i wracamy do czwartego progu na piątej i pusta. Pusta E. I słuchajcie, co się dzieje tutaj? Wydawałoby się, że mogą być problemy z H, prawda? Tu możemy pójść, możemy to tam zagrać też, ale jest jeszcze jedno wyjście. Uderzamy H, ale nie tutaj, bo jakbyśmy byli tutaj, byśmy musieli grać już tu w wysokiej pozycji, ok? Więc ja proponuję zagrać H tu. I potem, słuchajcie, uważamy, proszę skupmy się, bo to się może przydać na przyszłość. H uderzamy tutaj i co gramy tu? Przesuwamy trzeci palec na szósty próg i gramy nasze opalcowanie, gdzie graliśmy poprzednio. Czyli gramy czwarty, drugi, znaczy czwarty, to w tym momencie będzie szósty, czwarty, szósty, czwarty, szósty, czwarty, szósty. Odpowiednio na strunach piątej, czwartej i trzeciej. Czyli uważamy, proszę. Zaczynamy tu. Ok, co ja gram? Ten sam układ. Prawda? Te same palce, z tym, że nie zaczynam tu już od pustej struny, tylko moją pustą struną jest ten dźwięk tu. I gram do szóstego. Mówiąc inaczej, te nasze opalcowanie przesuwam tak, żeby grać trzecim palcem od progu trzeciego, jeszcze od progu szóstego, od struny piątej. Zobaczmy. Ok, jeszcze raz może. Może progi, powiedzmy sobie, to jest drugi na piątej, szósty na piątej, czwarty na czwartej, szósty na czwartej,
czwarty na trzeciej i wracamy, tak jak przyszliśmy. Do szóstego, do czwartego na D i do szóstego na A. OK. Jeszcze raz, zagrajmy sobie. Jeszcze raz. OK. Potem wracamy do piątej, otwartej. I wracamy do E. I tam ja potem zrobiłem, żeby to zawrócić to wszystko, to ja. I dograłem pustą w czwarty i do pustej. Pusta piąta. Tu i szósty. Tu gram to samo opalcowanie na szóstym, czyli jest, jeszcze raz. Wracam do pustej piątej. I pusta szósta. I drugi, pusta, czwarty. Prawda? I słuchajcie, co tu dla mnie jest rzeczą nową, którą odkryłem. Ja zawsze jak miałem scha grać, wiecie, to albo szłem tu po akord, albo szłem tutaj, prawda, do ha. A co się dzieje tutaj? Właśnie chciałem zwrócić waszą. Ups, przepraszam. Widzicie co? To jest właśnie Focusrite. Stupido part interface. Przepraszam. Więc co się dzieje tutaj? Więc jak stąd sobie zaczniemy? Więc tu potem nie musimy się uczyć nowego opalcowania, tylko pójść do progu, prawda, szóstego. Mamy. Prawda? Bez tego. Bez szukania tutaj w tym układzie. Prawda? Więc... Słuchajcie, jeśli chcecie akordy, to ja tam grałem normalnie. Prawda? I jeśli chcecie bas, to ja bas grałem taki sam w unisonie z gitarą, znaczy wiecie. Z tym, że zagrałem to. Z tym, że na gitarze basowej, która tam stoi, prawda, w tle. Więc tak to wygląda. 200 BPM to było. 4 czwarte oczywiście. Dziękuję ślicznie za wasz czas. Pozdrawiam cieplutko. Take care, guys. I przypominam, że to jest kanał dla ludzi lubiących muzykę, a nie Ferrari Cars. Thank you. Bye bye.